Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Którą to mamy godzinę? 7:21. Witam Państwa serdecznie. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Telewizji Republika. Przypominam, jak codziennie, o kliknięciu w subskrypcję w serwisie YouTube. Jeśli ktoś jeszcze tej subskrypcji nie ma, jeśli ktoś jeszcze nie ma założonego konta na YouTubie, to należy sobie je założyć. Jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, na naszej antenie Mirona Hołda i Oskar Szafarowicz co jakiś czas w materiałach autopromocyjnych to tłumaczą. Jeśli ktoś tego nie wie, po prostu trzeba wejść na stronę Google, założyć sobie konto mailowe na Gmailu, wtedy znaleźć na YouTubie nasze konto i znaleźć taki przycisk subskrybuj, trzeba kliknąć. 1 090 000, ile to jest? 99 000, tak? 96, no przepraszam, taki optymizm o poranku. 1 096 738 subskrypcji na tę chwilę. Na razie naszym celem jest 1 100 000. To już, mam nadzieję, za chwilę będziemy mogli mieć taką trochę mniejszą celebrację niż ta, którą Państwo świetnie pamiętają, kiedy przekroczyliśmy 1 000 000 subskrypcji w serwisie YouTube. To najprostsza forma wsparcia Telewizji Republika. Można oczywiście robić to na wiele innych sposobów. Ten taki znaczek QR kod to jeden z nich. Telefonem można wskanować, aparatem kliknąć w linki, wtedy wszystko stanie się jasne. Codziennie w Wielkim Tygodniu Anna Popek przed programem Jedziemy przygotowuje się z Państwem do świąt. Po świętach Anna Popek, ale to wszystko w swoim czasie. Mówiliśmy o tym wczoraj z prezesem i redaktorem naczelnym Telewizji Republika Tomaszem Sakiewiczem. Przygotowania trwają. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. A ja witam serdecznie naszych komentatorów. Są z nami Agnieszka Siewieruniuk-Maciorowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, przypominam, jesteśmy w konserwatywnej stacji. O właśnie, ja się cieszę, bo tutaj ja nie będę po prostu Państwu mówił, czego ja się tutaj dowiedziałem, słuchając rozmów przed programem. Naprawdę to już cieszę się, że Agnieszka zaznaczyła, że jednak sprawy podstawowe to sprawy podstawowe. Witam serdecznie Wojciecha Szymczaka. Jest z nami również Wojciech Mucha. Czołem, panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze was wszystkich widzieć. Jak minął czas, odkąd się widzieliśmy ostatnio? Agnieszko, co tam na Podlasiu? O, na Podlasiu to tutaj cały czas coś się dzieje. Ostatnim razem, wczoraj, bo wczoraj mieliśmy posiedzenie Rady Miasta, później posiedzenie Sejmiku. Sejmik przyjął dosyć ważne stanowisko. Cały Sejmik, bo radni wystosowali takie stanowisko w sprawie ochrony i obrony mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Ale to jak to jest możliwe? Bo ja generalnie jak klikałem sobie w wielkie portale i tam to w Sejmik Podlaski przeciwko ochronie Puszczy Białowieskiej. Od razu wiedziałem, czym to pachnie. No właśnie nie, no Puszcza Białowieska jest chroniona, więc jak można być przeciwko? Chodzi o to, żeby nie wyrzucać ludzi z domów, bo nowy projekt ochrony Puszczy Białowieskiej jest tak daleko idący, że można ludzi wywłaszczyć z ich własnych domów. No i Sejm staje w obronie ludzi, ale jednocześnie w obronie Puszczy Białowieskiej, no bo dlaczego ma być puszcza niechroniona? Ile razy myśmy już na ten temat dyskutowali. To w zasadzie trochę związane z tym, ale to zaraz do tego przejdziemy, bo tu dzisiaj parę rzeczy ciekawych znaleźliśmy w gazetach. Wojciech Szymczak, co tam w twoich okolicach? Tygodnie mijają, a tak naprawdę w skali kraju nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o Gniezno, to teraz żyjemy propozycją programu, a raczej jego braku na koronację, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Obecnie rządzący w Gnieźnie nie mają takiego pomysłu, no i kurczę, czas najwyższy, bo to już w przyszłym roku, żeby zacząć organizować koronację, tysiąclecie koronacji państwa polskiego. To ja mam pomysł od razu. Proszę. Królowa, to proszę bardzo. Nie wiem, co na to Bolesław Chrobry, ale oczywiście będziemy zapraszali wszystkich do Gniezna na tą prześwietną uroczystość. Wojtek, ja zastanawiam się do Wojtka Muchy, jak słyszysz po prostu te historie z perspektywy królewskiego Krakowa, to zastanawiam się, co sobie myślisz, no. No, w królewskim Krakowie życie oczywiście płynie troszeczkę wolniej, ale nam w ostatnim tygodniu płynie trochę smutniej. Zmarł Leszek Długosz, artysta Piwnicy pod Baranami. Wielki patriota, kawaler Orderu Orła Białego, więc troszeczkę tutaj jesteśmy smutni, bardzo smutni jesteśmy, bo był takim stałym elementem i dobrym duchem Krakowa, który się zmienia, a Leszek Długosz się nie zmieniał szczęśliwie mimo wielu lat. Widywaliśmy się często, bo był stałym gościem kawiarni w Rynku Głównym, gdzie również chodzę. Jeśli ktoś z Państwa chce dowiedzieć się, kim był Leszek Długosz, być może nie wiecie, to na Facebooku polecam poszukać wiersz Wojciecha Węcla Fortepian Długosza i tam w tym wierszu jest wszystko napisane. Wojciech Węcel też pisał w mediach społecznościowych o swoim własnym stosunku do niego. Wczoraj mówiliśmy o tym w Dzisiaju. Minęła rocznica kolejna śmierci Pawła Zarzecznego, również naszego wielkiego przyjaciela, chyba tak można powiedzieć. Ja nie byłem jego kolegą, ale uwielbiałem słuchać Pawła Zarzecznego z tego studia, który przez całe lata z Państwem rozmawiał. Wczoraj Jacek Sobala o tym wspominał, o swoim przyjacielu w Dzisiaju. Obaj ci ludzie, których dziś już z nami nie ma, krytykowali i pokazywali tę rzeczywistość, w której żyjemy w perspektywie no właśnie takiej odległej od tego, czego chciałby salon III RP. No i tak sobie patrzę na dzisiejsze wydania gazet i tak, proszę Państwa, gotówka. Bardzo niedobra jest. Gotówka jest bardzo niedobra. Gotówka nie będzie się opłacać. W mBanku od 3 kwietnia 5 zł za wypłatę gotówki z obcych bankomatów, z bankomatu własnej sieci prowizja przy wypłacie poniżej 300 zł. Darmowe przestaną być blik, wypłata w kasie sklepu i tak dalej. Generalnie tekst o tym, że gotówka nie będzie się opłacać. To jest taki pomysł w ogóle na to, żeby nam tłumaczyć, że wszystkie te rzeczy, które zależą po prostu od nas, które są niezależne od tych wielkich graczy, są niedobre. Samochód, w który człowiek sobie może wsiąść i pojechać, jest niedobry, a już taki, który w ogóle do człowieka należy, jest niedobry. Gotówka, którą się po prostu ma, jest niedobra, bo się ją ma i nie zależy to od tego, czy tam w tym banku nam ją wypłacą, czy nie. Czy ona jest elektronicznie kontrolowana z perspektywy jakiegoś tam serwera, który można włączyć czy wyłączyć. Generalnie domu własnego lepiej nie mieć, bo no przecież to są same kłopoty, a poza tym jest emisja CO2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę wchodził w szczegóły tego artykułu, bo myślę, że po samym tytule wszystko jest jasne. Wasz komentarz? Nie wiem, kto tutaj zechce się wypowiedzieć. To może ja. Z powodu braku gotówki to na pewno nie ucieszą się ci panowie, co tam teraz przed świętami pod dyskontami wózki podają i odwożą i przywożą. To będzie po prostu dramat. Ci ludzie zostaną bezrobotni, można powiedzieć bezrobotni, no bezdochodowi kompletnie. Bo teraz to tam kierowniczko 2 zł albo 5 zł się należy, nie? A tak? No to co? Ale słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia, bo ja mam wrażenie, że to wiąże się też z całą masą w ogóle takich pomysłów na to, żeby w ogóle pojęcie własności z przestrzeni publicznej rugować krok po kroku. Wojciech Szymczak. No właśnie, zauważamy to coraz częściej. Jest z nami królowa Białegostoku, więc muszę wspomnieć, był taki kandydat na prezydenta Białegostoku Krzysztof Kononowicz i mówił, nie będzie niczego. Nie będzie wolności, nie będzie gotówki. Mało tego, nawet nie będziemy mogli kanapki z szynką zjeść i popić szklanką mleka, bo tego też nie będzie. A robaki przecież wiadomo z kanapki spadają, więc ciężko to jeść. Ja bym nie popijała kanapki. Ale słuchajcie, bo to jest, bo ja mam wrażenie, że rzecz jest dużo bardziej poważna, niż nam się może wydawać, bo to wygląda na taką po prostu konsekwentnie budowaną krok po kroku, taką pełzającą opowieść, z której wynika, że w zasadzie jeśli nic nie mamy, to dobrze. No, a myśmy mieli takie nieszczęście w naszym państwie, że my dobrze wiemy, czym pachnie realizacja tych komunistycznych pomysłów, że własność jest niedobra. Wojciech Mucha. Myśmy już to przeżyli. Co więcej, nawet nie zdążono nam pozwolić się przyzwyczaić do tego, że coś mamy, a już musimy, znów okazuje się, że mamy nie mieć nic. Oczywiście żarty o robakach spadających z kanapek są na miejscu, tym o tyle są nieprawdziwe, że te robaki się mieli i nie przypominają. No tak, i one po prostu będą częścią kanapki, bo mają być częścią mąki, która obowiązkowo ma być. Przez łzy trochę, bo to wszystko wplata się w ten pomysł ekonomii współdzielenia. To znaczy mamy nie mieć nic, mamy nawet nie mieć wiertarki w domu, bo przecież wiertarkę można pożyczyć gdzieś w osiedlowym PGR-ze, prawda? Mamy nie mieć samochodów, mamy nie mieć rowerów, mamy w zasadzie nie mieć nic. Żyć w apartamentach, w mikrokawalerkach po 14-15 metrów i cieszyć się z tego, że no właśnie, że mamy internet, do którego możemy się podłączyć i przewijać kolejne ściany newsów w zasadzie nie wiadomo po co. No jest to niestety pewien plan. Ktoś może powiedzieć, że to spiskowa teoria dziejów, ale jeśli spiskowa teoria dziejów potwierdza się w rzeczywistości, to trzeba się zastanowić, czy aby nie jest prawdziwa. Widzę to niestety wśród młodych ludzi, którzy bardzo często rezygnują z nawet takich planów, które mogłyby być trochę bardziej dalekosiężne niż najbliższy rok, niż najbliższe 2 lata lub 3, no bo i tak wiedzą, że w zasadzie ich życie toczy się z dnia na dzień. Więc bardzo, bardzo mocno pracuje się nad tym, by tego typu atmosferę, by tego typu przestrzeń myślową stworzyć i młodych ludzi szczególnie do niej wtłoczyć. I co jest bardzo smutne, to widzę to już u ludzi nie tak znowu młodszych ode mnie, bo tacy, którzy są i 10 lat, czyli dzisiejsi 30-latkowie, również wchodzą w ten system myślowy i bardzo to jest niepokojące. No cóż, przypominam sobie tą piosenkę Kazika Staszewskiego sprzed lat, który mówił, że najbardziej go dzisiaj u młodzieży to, że już więcej do niej nie należy. Tak to było w tej piosence. A z tą własnością to problem polega na tym, że to jest brak własności tylko dla nas maluczkich. To znaczy my tam zwykli sobie tam zjadacze chleba mamy nie mieć nic, mamy nie mieć swoich nieruchomości, swoich domów, swoich mieszkań, swoich samochodów, swoich telefonów komórkowych, swoich komputerów. Generalnie nie mieć nic, ale to nie znaczy, że te przedmioty nie będą miały swoich właścicieli. Nie, nie, spokojnie. Ci właściciele będą. Własność będzie należała tylko do innych. A wtedy my po prostu będziemy własnością tych innych. I to na tym polega pomysł, który dzisiaj tak sobie niewinnie na Gazecie Wyborczej jest wybity. A tam gotówka nie będzie się opłacać. Nie, proszę Państwa, gotówka zawsze będzie się opłacać. Zawsze będzie opłacać się gotówka, zawsze będzie się opłacało posiadać coś, mieć, być właścicielem. Bo komuniści dzisiejszych czasów, marksiści, którzy dziś przebierają się za zwolenników wolności, w gruncie rzeczy czyhają właśnie na to, na naszą wolność. Bo to na tym w gruncie rzeczy polega. Ale to nie o tym dzisiaj mieliśmy rozmawiać, znaczy o tym też. Porozmawiamy jeszcze o paru innych rzeczach, między innymi ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy wczoraj na naszej antenie oraz w portalu niezależna.pl. Razem z profesorem Sławomirem Cenckiewiczem ujawniliśmy, że nowy, powołany przez Donalda Tuska wiceszef wojskowego kontrwywiadu, tak, ten człowiek bardzo dobrze znany, przynajmniej naszym widzom, pan Krzysztof Dusza, pozostaje w konflikcie interesów, bo działania służby, którą kieruje, starają się poprawić jego osobistą sytuację procesową w trwającym od lat, czy właśnie wycofywanym sporze prawnym, w którym Dusza pozostawał od lat. To spór prawny z służbą kontrwywiadu wojskowego, której poprzedni szefowie domagali się ukarania go degradacją do stopnia szeregowca w związku z działalnością, jaką prowadził między innymi w tych czasach, kiedy przedstawiciele ruskich służb przyjeżdżali do Polski. Tak, możemy pokazać te czasy, żeby ustalić szczegóły warunków współpracy, jakie opisane zostały. Nie. Straszna, że ona zaraz, pokazuje... momencik. Sławka za chwilę wywołamy. Jeszcze nie, przepraszam. Raczej chodziło mi... Oj, chłopaki i dziewczyny. No co? No sypie nam się wszystko. To między innymi, o właśnie, to o te czasy chodziło, właśnie w tych czasach prowadzone były działania i między innymi to, co robił w tych czasach dzisiejszy wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, jest powodem, dla którego poprzedni szefowie jego służby domagali się jego degradacji. To proces, który prowadzić miał prowadził do podpisania umowy, na którą zgodę wyraził Donald Tusk. Sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili to wielopiętrowa patologia. Za zabezpieczenie Polski przed infiltracją ze strony obcych służb, w tym przede wszystkim służb rosyjskich, bo tym zajmuje się polski kontrwywiad, o czym wczoraj na naszej antenie mówił jego były szef Andrzej Kowalski. Przypomnijmy, może się uda. Służba Kontrwywiadu Wojskowego czuwa nad bezpieczeństwem państwa, ale szczególnie czuwa nad tym, aby nie doszło do infiltracji wywiadowczej w strukturach związanych z wojskiem. Za bezpieczeństwo polskiego wojska, państwa polskiego przed infiltracją ze strony rosyjskich służb odpowiadają dzisiaj ludzie, którzy albo, jak sam szef tej służby Jarosław Stróżyk, sami służyli w wojskowych służbach informacyjnych, strukturze całkowicie przezroczystej dla Rosji, albo jak Krzysztof Dusza skompromitowali się nieudolną i szkodliwą dla państwa polskiego działalnością, której efektem było podpisanie umowy o współpracy polskich i rosyjskich służb we wrześniu 2013 roku. Tak wyglądała ta umowa. Ten dokument znamy, bo odtajniony został w zeszłym roku. Pokazaliśmy jego treść razem z profesorem Cenckiewiczem w serialu dokumentalnym Reset. Ta sytuacja, w której dziś właśnie na czele służb stoją ludzie, którzy negocjowali tego rodzaju porozumienia, skutkuje tym, że rządzące Federacją Rosyjską, w tym czasie, kiedy rządzące Federacją Rosyjską służby specjalne, które na stanowisku prezydenta mają od 25 lat swojego człowieka, Władimira Putina, posiadają daleko idącą wiedzę, w tym wiedzę potencjalnie kompromitującą o ludziach kierujących polskimi służbami, polskim kontrwywiadem, który przynajmniej teoretycznie powinien monitorować i likwidować zagrożenia płynące właśnie ze strony takich instytucji jak Federalna Służba Bezpieczeństwa. Wczoraj w tym studio rozmawialiśmy na ten temat z twórcą Służby Kontrwywiadu Wojskowego, byłym ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Sprawa ma olbrzymie znaczenie, dlatego że rola tych ludzi obecnie w Służbie Kontrwywiadu, z całym szacunkiem dla nich, ma potencjalne niebezpieczeństwo dla Polski, a przede wszystkim dla wojska i dla naszego bezpieczeństwa. A dlatego, że ich współpraca ze służbą rosyjską może być narzędziem szantażu ze strony rosyjskiej wobec nich. Ja nie mówię o tym, że oni mają zdradzać i tak dalej. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że są ludźmi potencjalnie mogącymi być, jak powiedziałem, szantażowani i w związku z tym uzależnieni od Rosjan. No bo niewątpliwie ta cała ilość spotkań, rozmów, układów, a niektóre decyzje, jakie oni podejmowali po zbrodni smoleńskiej, były naprawdę straszliwe. Jedna z takich najbardziej dramatycznych polegała na tym, że mieli obowiązek i go realizowali, by tych Rosjan, którzy ujawniali, iż to był zamach, że to była działanie, że to było działanie rosyjskie, tragedia smoleńska, tych ludzi mieli obowiązek i robili to wydawać służbom rosyjskim. Ta umowa zakładała, że państwo polskie i polski kontrwywiad, jeśli dowiedziałby się o jakichś działaniach wymierzonych przeciwko Federacji Rosyjskiej, miał zgodnie z zapisami tej umowy poinformować o tym Rosję. Sytuacja ta byłaby sama w sobie nie do przyjęcia, nawet gdyby Polska nie była w tej chwili przedmiotem nadzwyczajnych działań prowadzonych przez Rosję. Federacja Rosyjska tradycyjnie tradycyjnie Polskę traktuje jak państwo wrogie, a więc w sposób oczywisty celuje swoje agresywne działania służb przeciwko Polsce. W tej chwili dodatkowo Rosja prowadzi otwartą wojnę przeciwko naszym sąsiadom, przeciwko państwu, z którym jesteśmy sprzymierzeni. Jak pokazują wydarzenia ostatnich godzin, stara się również realizować prowokacje wojskowe przeciwko Polsce, których efektem jest m.in. naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski manewrujące. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w niedzielny poniedziałek. Agresywne działania, jakie Federacja Rosyjska prowadzi przeciwko Polsce, kontrolowane są i przeprowadzane w dużej mierze właśnie przez rosyjskie służby specjalne, osłaniające i koordynujące również działania wojskowe. W tym sensie po przeciwnej stronie sterowanych przeciwko Polsce działań, tych działań, które zwalczać ma polski kontrwywiad wojskowy, z dużą dozą prawdopodobieństwa stoją dokładnie ci sami ludzie, dokładnie ci ludzie, z którymi Krzysztof Dusza, wiceszef polskiego kontrwywiadu, czy jego koledzy generałowie spotykali się w trakcie zakrapianych imprez, pokazywali brzuch, bądź wręczali oficerskie szable. To w dużej mierze dokładnie ci sami ludzie, których resetowe towarzystwo odwiedzało w siedzibie FSB w Moskwie na Łubiance, w siedzibach służb w Petersburgu czy w wojskowych bazach w Bałtyjsku. Ci ludzie dziś koordynują i osłaniają wywiadowczo działania przeciwko Polsce, a w siedzibie polskiego kontrwywiadu siedzi człowiek, który pił z nimi wódę i podpisywał zobowiązanie do tego, że będzie przekazywał im informacje o zagrożeniach przeciwko Federacji Rosyjskiej. Technicznie oczywiście tę umowę podpisał szef służby, Krzysztof Dusza szefem służby wtedy nie był, ale brał udział w spotkaniach, które tego właśnie dotyczyły. Biorąc pod uwagę, że całość tych kontaktów sprzed lat cieszyła się pełnym politycznym poparciem Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka czy Radosława Sikorskiego, wszyscy trzej dzisiaj rządzą, współrządzą w Polsce, nikogo nie powinno dziwić lekceważenie, z jakim prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej prowadzone są również przeciwko Polsce. Świetnym tego przykładem było zignorowanie przez rosyjskiego ambasadora wczorajszego wezwania do siedziby polskiego MSZ. W praktyce dyplomatycznej takie zachowanie powinno skutkować wyrzuceniem ambasadora Federacji Rosyjskiej z Polski. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń i jedziemy. Wojciech Mucha przez całe lata zawodowo przyglądał się działalności ruskich służb w Polsce, działaniom intensywnego, agresywnego wpływu na polską przestrzeń informacyjną. Wojciech Mucha bywał na wojnie jako przedstawiciel, jako dziennikarz telewizji Republika na Ukrainie w jej pierwszych fazach. Jak sobie czytasz i widzisz, że ludzie, którzy mają taki rekord działań, współdziałania z ludźmi FSB, że stoją dziś na czele polskiego kontrwywiadu i polskiego aparatu bezpieczeństwa, a jednocześnie państwo polskie mówi, że jest liderem tej opozycji przeciwko Rosji i Radosław Sikorski mówi, że on przestrzegał przez całe lata przed Federacją Rosyjską. Cóż sobie myślisz? No, o tyle się uśmiecham trochę z przekąsem, że wcale mnie ta sprawa nie dziwi. Przypomnę, że zajmowaliśmy się tą kwestią, jak również kwestią działania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w Telewizji Polskiej i już w trakcie protestu związanego z tym, że neouzurpatorzy chcieli przejąć telewizję. Został wstrzymany ostatni odcinek mojego programu Demaskatorzy, który wspólnie z Wojtkiem Pokorą robiliśmy. I tenże program był poświęcony właśnie temu zbliżeniu Polski z Rosją, które następowało zarządów Tuska systematycznie od 2007 roku. I całej tej serii wydarzeń, które sprawiły, że znajdujemy się dziś właśnie w tej sytuacji. Rozmawialiśmy z członkami komisji, przedstawiliśmy raport, pokazywaliśmy wszystkie te rzeczy, które dziś jakby z perspektywy tego, co się dzieje, wydają się dość jasne. Ten program został zdjęty i nie został wyemitowany, więc no, Nie spodziewaliśmy się, mówiąc szczerze, niczego innego niż to, co dzisiaj się dzieje. Wczorajsza sytuacja z panem ambasadorem Andrzejewem, no jest to ewidentny policzek w stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w stronę Radosława Sikorskiego, który przecież no, pokazywał się jako wielki jastrząb, w stronę pana marszałka Hołowni, który mówił, że Putina wgniecie w ziemię, a tutaj afront ze strony człowieka, który już dawno w Polsce być nie powinien. Mówię tutaj oczywiście o panu ambasadorze Andrzejewie, więc tak, no, niczego innego się nie spodziewaliśmy po ludziach, którzy w czapkach Aurory, przypomnę, że to na łamach Gazety Polskiej codziennie ujawnił to Adrian Stankowski, spacerowali po Placu Czerwonym, więc obawiam się, że to jest tylko pewien symbol, ta wczorajsze zachowanie pana ambasadora, pewien symbol tego, w jaki sposób traktowana jest ekipa, która dorwała się do władzy, bo warto pamiętać, że ta sytuacja z lat 2007-2015 no, jest dobrze rozpoznana także i w Moskwie. To jest takie, mam wrażenie, taka opowieść, w której ta pamięć rybki w akwarium, nie wiem, tu Marian Kowalski pewnie by się na nas obraził, no ale tak słyszałem, ja tam rybek nie mam, że rybka w akwarium ma ograniczoną chwilową pamięć do kilku ostatnich chwil, że my nie pamiętamy jako odbiorcy tych komunikatów w Polsce, jak zachowywali się ci ludzie względem Federacji Rosyjskiej. No ale przecież ludzie, którzy w takich spotkaniach brali udział, ludzie, którzy po stronie rosyjskiej, przedstawiciele Federalnej Służby Bezpieczeństwa rządzącej Rosją, no szef FSB jest szefem FSB cały czas, to jest ten sam człowiek, no oni bardzo dobrze wiedzą, ile tych spotkań było, jak one wyglądały, czego one dotyczyły, co zostało na nich powiedziane, co zostało, co nie zostało przekazane. Krótko mówiąc, oni mają zestaw tych wszystkich informacji. Nawet jeśli w Polsce chlanie wody w kadynach nagrali kelnerzy, to z dużą dozą prawdopodobieństwa są też inne wersje tego nagrania, w których więcej słychać niż widać. I to ma konsekwencje. Agnieszka Siewieruniuk-Maciorowska. Jeśli mogę jeszcze... to jeszcze Wojtek, przepraszam. To jeszcze powiedzieć, Wojtek. Bo właśnie otworzyłem sobie scenariusz tego niewyemitowanego w TVP odcinka Demoskatorów i tam jest w nawiązaniu do tego, co mówisz. No, Arkadiusz Puławski, który zajmował się przy Radzie Ministrów badaniem dezinformacji, miał powiedzieć widzom Telewizji Polskiej, czego się nie dowiedzieli, chociażby o przykładzie pana Władimira Juźwika, oficjalnego przedstawiciela FSB przy ambasadzie w Polsce, który w 2012 roku został wpisany przez ówczesną polską stronę na listę delegacji lotu Warszawa-Braniewo jako Włodzimierz Jóźwik. I polskie służby już późniejsze, czyli ludzie, którzy zajmowali się w komisji badaniem rosyjskich wpływów, odczytywały to jako zalegendowanie tego człowieka przez SKW jako Polaka. On został, tutaj no, słowa, które nie padły, widzowie TVP się nie dowiedzieli, ale widzowie Republika mają wolności więcej, został określony jako członek, jako członek SKW. I to wprost była realizacja celów Kremla i aż trudno uwierzyć, że polscy oficerowie tak chętnie i aktywnie się w tę pomoc angażowali, a angażowali się i to Rosja miała interes w tej współpracy, to oni dążyli do realizacji tego porozumienia, o którym przecież mówicie też w serialu Reset, a polscy oficerowie w pewnym momencie ulegli, zaczęli realizować te strategie wręcz jako swoje. Więc no, mówienie z dzisiejszej perspektywy, że tam wszystko było w porządku, że w zasadzie nie ma o czym mówić i przypomnę jeszcze rekomendacje Komisji o tym, by nie powoływać części ludzi na określone stanowiska i to ludzi, którzy pewnie potrafisz ich wymienić z pamięci. Mnie już trochę to umknęło, ale między innymi przecież chyba chodziło o ministra Sikorskiego. Nie mówiąc Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Donald Tusk pełnili istotne funkcje w całym tym procesie. No, mieli udział akurat, no, Sikorski bezpośrednio ze sprawą Kadyn nie miał nic wspólnego, ale z innymi resetowymi historiami miał, ale ze sprawą właśnie tych negocjacji. Tomasz Siemoniak jak najbardziej, Donald Tusk jak najbardziej, już nie mówiąc o samych uczestnikach. No tak, właśnie tak to wyglądało, więc cieszę się, że przynajmniej scenariusz tego odcinka mi się ostał i mogłem Państwu tę historię zalegendowanego jako swój funkcjonariusza FSB przypomnieć. No. Władimir Jóźwik stał się Włodzimierzem Jóźwikiem. Za chwilę będzie okazja, żeby o tym porozmawiać trochę więcej, ale to za moment. Agnieszka Siewieruniuk-Maciorowska, twój komentarz, Agnieszka. Tutaj, Michał, mówisz, że ktoś tam pamięta, co było, jak było. Ja nie wiem, ile oni tam pili. Więc może jest tak, że niektórzy nie pamiętają. Ale trzeba wiedzieć jakby kilka rzeczy, takich mieć świadomość. To, że Związek Radziecki się rozleciał, to nie znaczy, że się rozleciało tam wszystko. Nie, tam służby się nie rozleciały, wręcz odwrotnie. One się tylko wzmocniły i przeniosły się z Rosji do innych państw świata. Także do tych, w których przez długi czas były nieobecne albo były trudności, żeby się przedostać. My w tej chwili tutaj mówimy rano w Telewizji Republika o tym, co było i jak było. Dla ludzi, którzy w większości wiedzą albo przynajmniej mają jakąś nawet cząstkę tej wiedzy, że takie sytuacje miały miejsce. Problemem jest to, że dzisiaj młodsze pokolenie kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że u steru, można powiedzieć, no, bezpieczeństwa państwa stoją ludzie umaczani właśnie we współpracy z ruskimi służbami. I tutaj jakby powinniśmy się skupić, w jaki sposób dotrzeć do tych młodych ludzi, żeby mieli świadomość, szczególnie, że właśnie za naszą wschodnią granicą trwa wojna i w momencie, jeżeli Rosja wpadnie na pomysł, żeby również Polskę zaatakować, to tutaj będzie komu witać armię radziecką, przepraszam, rosyjską, no ale to samo prawie z kwiatami, dlatego że Rosja ma tutaj swoich przedstawicieli i nawet... Ale ja też dlatego wspomniałem o tej własności na samym początku, bo my jakby te lekcje mamy odrobione, ale powiem tak, no, istnieje związek bardzo konkretny, zresztą pewnie prędzej czy później będzie czas również pokazać Państwu rozmowy, które odbyliśmy poprzednio, znaczy będąc w zeszłym czy w ostatnich tygodniach w Waszyngtonie, bo nagraliśmy kilka niesamowitych, mówię to z pełną odpowiedzialnością, niesamowitych rozmów z wybitnymi fachowcami od właśnie kontrwywiadu i to z fachowcami od kontrwywiadu, którzy z perspektywy Stanów Zjednoczonych działalność Rosji sowieckiej, później tej postsowieckiej oglądali przez wiele, wiele, wiele lat i ich przemyślenia dotyczące właśnie pomysłów na odbieranie nam wolności, własności, na przekonywanie nas, że tak naprawdę płci to może być ile chcemy, że podstawowe pojęcia nie mają znaczenia, mają swoje odzwierciedlenie w bardzo konkretnych działaniach, jakie podejmowało jeszcze NKWD, jeszcze KGB w czasach, kiedy Związek Sowiecki miał się świetnie. Ten proces wpływu na umysły ludzi na Zachodzie kontynuowane jest, budowane od lat i w tym sensie jestem spokojny o pokolenia młodsze od nas, bo myśmy też kiedyś byli trochę młodsi i też zdobywaliśmy tę wiedzę, pomimo tego, że w szkołach czy tam w gazetach jedynych, jakie były wtedy dostępne, na ten temat nic nie było, a jednak tą wiedzę zdobyliśmy, więc jestem o to spokojny. Wojciech Szymczak. Nasz człowiek w Warszawie, tak o Donaldzie Tusku pisały rosyjskie media. No i rozmawiałem z moimi znajomymi, ostatnio spotkaliśmy się w takim większym gronie i myślę, że wiele młodych osób jest zaniepokojonych tym, co się dzieje. Dochodzą nas informacje o tym, że ta stara ekipa, która współpracowała tak blisko z Federacją Rosyjską w czasach ostatnich rządów Platformy, znów jest jakby u źródła władzy. Możemy się tylko martwić. Wszyscy myśleliśmy, że być może sytuacja na Ukrainie, wojna hybrydowa z Polską, która była prowadzona, jest nadal prowadzona, może zmieni jakąś perspektywę patrzenia przez obecnie rządzących na Federację Rosyjską, ale to są tylko tak naprawdę puste słowa. Oni nadal są, wydaje się być, lojalni wobec Berlina i Moskwy, a na pewno to, że rządzący są lojalni wobec obcych stolic, nie jest dobre dla naszego kraju. Pamiętajmy, że w czasach ostatnich rządów Tuska przecież były zwijane bazy wojskowe na wschód od Wisły. No, czy można bardziej wymownych wymownych czynów gdzieś się doszukiwać? Nie, no przecież to w ogóle wszystko nie tak było. To, że na linii Wisły ustalona była obrona, to w ogóle nic nie znaczy. To, że teraz niedawno pojawiły się takie artykuły chyba we francuskich mediach o Europie tam od Lizbony do linii Wisły, to też nie ma nic wspólnego. Ja nie wiem, szanowni państwo, bo to, co powiedział przed chwilą Wojciech Szymczak, ma dużo głębsze uzasadnienie niż dziś wiemy. W sensie nie wiem, czy wiemy jest dobrym określeniem, bo ja jestem w tej korzystnej sytuacji, że wiem, co znajduje się w książce, która niebawem się ukaże. Książce, która powstaje i której jestem współautorem. Książki, której autorem jest Sławomir Cenckiewicz, który za chwilę będzie w studio. No i właśnie ja wiem, co tam jest, a nie o wszystko mogę spytać, więc za chwilę będę starał się w jakiś sposób pogodzić tę konieczność ograniczania rzeczy, które będą przedstawione w szczegółach w książce, ale jednak pomóc państwu rzucić okiem na informacje, które ujawniliśmy wczoraj, bo dosłownie za parę chwil w studio Telewizji Republika będzie profesor Sławomir Cenckiewicz, którego w ostatnim czasie niezwykle ciężko wyciągnąć od biurka, ale czasem się udaje.